Halo, halo, cześć, witajcie z tej strony Boluzia, ja witam was w kolejnym odcinku z naszej zajebistej gry 60 sekund. Ze mną jest Brączek. Cześć. Oraz Monika. Siema. Dzisiaj pomogą mi przetrwać chociaż 20 dni, bo dawno w to nie grałem. I tak dzisiaj bez większej rozgrzewki zaczynamy sobie nową grę. Chcieliście tą grę, widziałem komentarze, także kolejny odcinek leci do was. Zobaczymy, czy dzisiaj nam się uda pobić to, co w pierwszym odcinku, bo aż 53 dni to nie jest mało. Dobra, rozpocznij i lecimy szukanie. Dobra, mamy 60 sekund, co tu? O, tu apteczka, jest, tu jest chuj dużo rzeczy, dobra, ja tu zostaję, czekaj. Dzieciak jest tu, od razu w tym samym pokoju jest i córka, dobra. Apteczka, woda, mam nadzieję, że po jednym miejscu to zajmuje. Dobra, bierz. Dobra, co wziąłeś jeszcze? Na muchy. Karaluchy. Kurwa, co to taki syf? A mapę bierz. Woda. Czekaj. Woda. Latarka. Mapa. Dobra, jest git. Dobra, widzę maskę. Jeszcze. Cofnę się po maskę. Wody nazbiera i żarcie. Żarcie teraz wezmę. I dobra, i teraz dzieciaków już będę brał. Ile no, mamy? Po 50 sekund, dobra, zaraz to ogarniemy. A gdzie stara? Tu jest. O Jezu, jak zagowało. Wody mało? Kurwa, połowa czasu, coś niedobrze, niedobrze jest. Dawaj staro. Dzieci nie masz. Moment. Dawaj, 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 dawaj. Wezmę, nie wezmę tamtej. Gruba, trzy miejsce zajmujesz. Ale spinamy dupę. Dawaj, 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 dawaj. O kurwa. Nie, wziąłem dużo. Ej, powiem wam, że... O kurde. Cztery wody, trzy zupy. W najważniejsze rzeczy, no to jest maska. Kurde, nie jest źle. Nie jest źle. Teraz tylko najważniejsze będzie to, jak będziemy dobrze czytać. I oby nam się to udało. Mam nadzieję, że też o kurwa, kamera ma jedną kreskę. To ładnie się tam bawimy. Dobra. Nie zasłaniaj mnie. Tu w pierwszym dniu nic i tak ciekawego nie zrobimy. Co 4 dni, czyli 4, 8, 12. Tak musimy im wodę dawać. Nie wcześniej, nie później. Ja niestety już w drugim dniu musiałem. Dobra. Dzisiaj będzie ekspedycja. Już muchy latają. Kurde, strasznie szybko. One nie mogą latać? No nie za bardzo, bo będę musiał użyć tego swego. Dobra, pierwsza ekspedycja. Tu nie mamy co czytać. Później się zaczynają schody dopiero. Gdzie najważniejsze ile rzeczy... Ile więcej dni przeżyłeś? 53. To jest naprawdę w chuj, ale to w chuj dużo. No dobra, tutaj spokojnie. Pierwszy dzień ekspedycja, zawsze wysyłałem ojca i tak będzie też w tym odcinku. Niech tak będzie, niech ojciec, głowa rodziny idzie. Żeby się nie umarł jako jej sam. No mam nadzieję, że się tak nie stanie. Dzień pierwszy. Czwarty. Poszedł. Pragnienie, pragnienie, pragnienie. Dobra. Tak, jeśli to potrzebuję, Dolory, no super, Dolory jest naprawdę spragniona, niczym wielbłąd na pustyni. Czemu wszystkim dałeś? Bo no wszyscy muszą mieć, po cztery, po co czwarty dzień trzeba, taka jest najbardziej optymalny dla tej gry, żeby co 4 dni dawać im picie, nie? Bo tak to nie potrzebne, no bo wiesz, zobacz, na jedno rozdanie dla czwórki osób idzie jedna woda, nie? Czyli na takim zestawie możesz przeżyć 16 dni. Dobra, i tu trzeba czytać. O, no radio, będziemy słuchać muzyki. Vox FM pewnie. Nie reklamuj. Dobra. Czekajcie, sprawdzimy czy oni są... O, dole, o Jezu, tato pewnie już głodna jest, tak? Że... Muchę zaraz je. Dobrze by było, nie musiałbym tego używać. No. Racjonalne zapasy. A nie możesz się zabić łapką na przykład na muchy? Właśnie nie ma czegoś takiego, jest. Szkoda. Wolałbym ten spryskiwacz zostawić do tych karaluchów. Do okien. Do okien. Do szyb samochodów. Ej, dają radę. Co zaraz będą dostawać drugą dawkę picia i wtedy możemy coś im dać narkotyki. Do jedzenia. O. O, proszę bardzo. Jeżeli w tych warunkach nie Andrego, miejmy nadzieję, że szybko się to skończy, bo inaczej. Ile mamy zup? 8. Damy już im? Nie. Czekamy. Dobra, teraz jest im damy jeszcze. Damy im razem z wodą. Żeby mieli czym popić. Zupę. Najgorsze jest to, że ty kurwa se normalnie grasz, a nagle ci wyskakuje koniec. Bo ojca zeżarło stała do wilków albo gdzie? Lamy go uprowadziły. Gdzie? Nie no po prostu to, tak się czasami dzieje, nie? Że tracisz... A to jedna osoba chyba może umrzeć, nie? No ale czasami jest tak, że nagle oni wiesz, dostają jakieś dziwnej choroby i ty nie jesteś w stanie nic zrobić. I czasami tak jest, nie? Ja sobie tak czasami gram na luzia, tu je. Dobra, i czyli większej biedy, no tak większej biedy nie chyba już nie da się zaznać. Pragnienie, pragnienie. Co jest z ich jedzeniem?
Oni podpierdalają pewnie poza odcinkami. Dobra, no dostają kolejną da... No nie wiem, czy dawać im jedzenie, czy nie? Oni się wodą tak najedzą jak Monika wieczorem. Ej, no i dajemy im, czy nie? Ryzyk fizyk, czy nie? Nie, na razie nie są głodni chyba, nie? No nie dawaj żarcia, no przecież dobra. Nie chcą. Ojciec pewnie teraz... Dobra, i teraz tak... O, dobra, sorry, się no, insektów albo jeszcze gorszego. Ojciec, to pająki, dobra. Dajemy na pewno to, bo szkoda nam niepotrzebnie tej. Ojciec wróci do 4 zupy w pierdoli. O ja pierdolę, co się stało? Co to jest? Kurwa, co wypsikaliśmy tym, a on ją zmutowało. Chyba źle przeczytaliśmy coś. Ale nie, tam chodziło, że kurwa insekt... O ja! Ale to wypiła, czy co? O ja wyjebało, ty. Minus jeden... Co? Zlikwidowaliśmy 404 robale w trakcie tej operacji, znaleźliśmy... Nie no, nie nażyłam butelkę wody. O ja pierdzielę. Ej, a jej coś... Podczas zawziętej bitwy... Kurwa, no daj przeczytać! To ty nie przeczytałeś jeszcze? Mary Jane? Mary Jane została ugryziona, nie wyglądało to zbyt poważnie, ale gdyż to... O Boże! Ej, ale może da się apteczką wyleć? O kurde, nie martw, pisało, że nie martwi się. Ale chcą picia czy coś? Właśnie widzę. Pisało, że tam, że Mary Jane się nie martwi o swoją górę. Mi są? Ej, no nie nic, wyjebani są normalnie. Ojciec wróci, ojciec wróci, tu siny będzie. No jest, no, na pewno. Jest silek na razie. O, wrócił! O kurwa, jest chory. Nie, dobra, mamy apteczkę, jest okej. Okay. Ale nic... Co, przyniósł naboje do pompy? I tylko... Wodę chyba... Dobra, zaraz będziemy lepiej to widzieć. Wodę jedną przyniósł. Wojsko wciąż funkcjonuje i przybędą nam na pomoc. Nigdy jeszcze nie przybiegli nam na pomoc. Jedno wodę, o jaki kwas. Dobra, i teraz tak, Dolores. Głód, choroba, zmęczenie. Głód... Młody jest głodny i ojciec jest głodny, dobra. Mary Jane nie ma nic. Poczekaj, to będzie tak. Ona, jest chyba, tak. Ona chyba nie jest poważnie chora. Ona jest buką. Ale teraz ciekawe co się z nią dzieje. Po... O, dobra. Może zanalizowaliśmy, ale nie... Sytuacja może powinniśmy... Oni to zepsują. No a jak nie weźmiemy to często może być tak, że i też to zepsują. No i? Dobra, próbuj. Dobra, jak zepsują? Dobra. Ja obstałem, że Mary Jane to zje. Ja obstałem, że nie wiem, Mary Jane antenę poukła. Nie, nie zepsują. No i rozjebali kurwa radio. Psuje jedne. Ale ojciec się zrobił. No bo apteczkę miałem. A ta wygląda dalej jak? No zajebiście wygląda. Palce jej z butów wyszły. No kurwa. O Boże, poszło by dobrze i popsuliśmy. No zawsze wypsujecie technologię. Sunie do przodu tak szybko. Ciężko się połapać. Zresztą no, dobra. Kto potrzebuje radio? Mary Jane zjadłaby coś, a to dziwne. Głód? Ty, ale u niej nie pisze, że ona jest chora. Jest już buką. Pierdolnęło ją coś. Dzień 10. Czekamy z wodą, czekamy. Ojciec może tylko dostać. Mary Jane głodna. Czekajcie, kto jeszcze? Matka głodna. To matka też może dostać, bo ona też nie jadła nic. No matka dostaniesz. Dolores! Ej, wody... na ekspedycję? O. Ej, wody jeszcze czekam, nie? Na 12 dzień, nic nie powinno się stać. No co, matka może... No... Najlepiej. Ja bym tą Mary Jane wysłał. Kurde, dobrze powiedziałeś, bo ja miał wysłał, żeby najebała tam komuś. No kurwa, nie mogę zjeść szczeny, nie? Kiedy dajcie? Dobra, lecimy. Miejmy nadzieję, że matka kurwa kosmetyku nie ona nanosi. Znowu coś zjadła. Bo ja nie dostała nic do jedzenia. Ej kurwa, z żarciem trochę mam problemy. Pragnienie? Pragnienie nie ma szans przy niej. Jeźdź dalej, na razie jest dobra. Dobra, nie, ona dostanie, żarcie i trudno. Dzień ostatni, Kim wszyscy dostają wodę. Ej, ojciec dostała wodę jak wrócił, czy nie? Dostała. Jo. Tak? Co tu jest? Śmierdzimy bardzo. Ty no kurwa, co mogą nabojami zrobić jak śmierdzą? Ale często trzeba im dodawać, bo przez to nie choroby dostają. No trudno, dobre i to. Ta się prochu nawpierdala. Pójdź będą ten... Sorować. Ta się prochu nawpierdala, zobaczysz. A najgorsze jest to, że często tak jest i wszyscy nagle chorzy na... Chociaż zupy nie dojadł, jak ty ostatnio. Dobra, ej, trzeba teraz... O Boże. Genialny pomysł, naprawdę. Co? Ej, dobrze mówiłeś. Serio? Dobrze proch gadałeś. Się liczy, by zabić o ten odór, nie. Co? Dobrze mówiłeś, że oni ten proch wezmą z tego. No, mówiłem. Darli. Ej, dzień 12, dobra, no, wszyscy po wodzie. Troll też? Kurwa. Tylko ona nie ma pragnienia, ona nie jest pijna. Dobra, trudno jak dostanie. No nie dawaj jej po co? Ale często jest tak, że nawet jak ten i ona potrafi umrzeć. No i chuj, no. Tak jest, nie wygląda dobrze. Ojciec jej dostanie, żarcie. Tak nie wygląda dobrze. O, jest coś pograją sobie. W mapy.
Łódź nie zmieściła się na... A masz eurobiznes? Poczek... Kurwa. Co to jest? Nie zdążyłem przyjść na dwie tylko się. O Jezu. Ale już coraz lepiej wygląda. No naprawdę. No oko się powiększyło. Zrobiła się mamy ze ściany. Co? Sikające za... Strumienie wody. To mogli ją w baniaki brać. Zgodnie przed kolejną apokalipsą. Timmy jest bardzo głodny, nie widać. On wygląda prawie jak ja, posturowo. Dobra, dostaniesz żarty. Jesteś rudy? Nie, oprócz tego. Kurwa, jakbym był rudy, o Boże. Dobra, masz matka, mam nadzieję, że jest przyniesie... Tu może być trochę słabo teraz, dobra. Aha, kto ma urodziny? Na szczęście Timmy pamięta, o Boże. No niestety... Ej, co im zrobi z kartami? Rozjebali. Zjedli. Ona jest zjadła! Tu aż jej wyszły, zobacz. O Boże. Nie wiem, kurwa, jak się latarką pobawią. Ostatnio wiesz, co mu na prezent dałem? Apteczkę. Nie. Poszły się? No nie wiem, chyba tak. Ważne, że coś dostał. racjonalny zapasy. Dzień 14. Zmęczenie dobrze jest. A matka byś mogła wrócić. Matka by już mogła wrócić, no, boję się, że nie wróci. Nie ma nic. Kurwa. Jak nie wróci, to jest pizda jak chuj. Wróci gorzej. O Boże, zobacz jak zarósł. Jak ty prawie. No. O Boże, ej, ale... Oby tak dalej, nie możemy pozwolić, by ty mi tak dłużej spragniony. Zaraz się napijecie. Wiesz, dopiero co? Nic nie ma. Dobra, nie, czekamy do tego 16 dnia tak jak zawsze i dopiero im damy wodę. Ja pierdzielę, nie mamy tu nic. Świetnik się robi. Jak matka nie wróci, to będzie pizda. Niech przyniesie apteczkę jakąś dla tej Mary. O, jest! 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 O, kurwa, jaka chora i nie przyniosła apteczki, co ona przyniosła? Ale wody ma. Skauta przyniosła. O, kurwa, Bimber, zobacz, jak Bimber najebała. Tylko nie ma apteczki, no ta ja nawet usiąść nie może. Garbie chyba nie pozwala. Kurde, jest lipa, bo matka może pozarażać. Kurwa. O kurwa, spójrz się na rozmiar tego czegoś. Biegnie kolejny jeszcze większy, inwazja karaluchów. Ale pizda jak chuj. Jedna zupa, dwie wody. Tylko dwie w maniaku? Serio? Dziwne. Bo zawsze z cztery, no, z cztery były. 150 technik samogwałtu przyniosła tutaj mama. No chuj, dobre i to, mogą się trochę pobawić. Dobra. Dzień 16, po piciu wszyscy. O Boże. Po piciu. I zupę daję. No zupę też się na napić, nie? Pewnie matka będzie głodna, bo jak ucieka przed tą inwazją. No głodna. Dobra, Mary Jane też głodna. Zobaczcie się kończy. Nie wygląda to zbyt dobrze. Mary Jane teraz pójdzie, mam nadzieję, że nie wiem, jakiś kurwa samochód przyniesie. Boże! Nie, żebyśmy mogli stąd uciec. O Boże, jak się obsmarkała. Czekaj. Poczekaj, ja ci tu zostało. O, pusta apteczka. Nie mogę jej wytrzeć nosa, niestety. Tim jest bardzo głodny. A żeś ta radio rozjebali, to jest cicho. Dobra, wysyłam ją na ekspedycję, trudno. I zobaczymy, co się stanie. Dzień 18, o wiele lepiej, trochę więcej miejsca się zrobiło. Ej, zobacz, ile wody teraz wyszło. A gdzie baniak? Nie wiem, tamta wzięła ze sobą zamiast tej walizki. Na głowę założyła. O Boże. Ona będzie sikać do niego. Ja też to chciałem powiedzieć. Będzie na zewnątrz. Jakoś wyszła na zewnątrz. Niech wraca szybko. Kurwa. Ciężko miała się wydostać na pewno przez tą szczelinę, przez którą się skakał. Ej, ogólnie... Jak ona tam na głowie wchodziła pewnie. Choroba, zmęczenie, głód, głód. Aż kurwa. Karmisz już ich? Czy jeszcze jeden dzień? No boję się, że... Dobra. Jak umrą, to trudno. Nie zdychajcie, kurwa. No dobra, widzicie? O Boże, karaluchy już są. Boże, jaki świecące. Wielki! No! Jaki wielki! Nigdy nie oglądałeś tego, nie? Widać. Sytuacja, zjeść odrobinę... Co? Ty mi powinien coś zjeść? Odrobinę wody? Kurwa, zjeść odrobinę... Karalucha, karalucha. Dobrze by to było, głód, pragnienie... Dobra, i teraz tak, pragnienie... Wszyscy, wszyscy. Może dać im jeść, a ja picia jeszcze nie. Wiem, dzień 19, po 16, 20 teraz będzie. Następnym dniu dostaną coś do picia. Żart się kończy. No wiem, jeżeli ona nic nie przyniesie... Dobra, co tu jest? Jeżeli czego nie musimy wkrótce zaczniemy świecić tak jak one. No to sobie poczytajcie 150 technik samogwałtu.
Tu nie ma go. Czego? On zażarli go. Albo poszedł się rozmnażać. Z tą książką zasmarkana. On pewnie, ten Karol wziął 150 takich samogwałtu i poszły się rozmnażać za półką tutaj. Tak mi się wydaje, tak mogło być, napiszcie w komentarzu, mi się tak wydaje, że tak jest. Ty mi powinien coś zjeść, może na najwyższy, że ty się napij, a wygląda dobrze. Tu aż kurwa, że jak widzicie, zaczę jakieś bohomazy napierdalać jak w średniowieczu muzułmanie na tych w jaskiniach. Dobra, wy wszyscy po piciu. Jest, matka jest, ojciec jest. Ja nie rozumiem, czemu oni nie rozmnażają swojego potomstwa. Rozumiem, że 20 dni nie mają co robić, ale myślę, że dla jakiejś rozrywki... Bo są w jednym pokoju z dzieckiem? Dzieci? Dziecko, niech ktoś to robi z matką. Jezu, o Jezu! O Boże, wróciła! Kurwa, o, przyniosła ten tym, co się zatruła. Nie przyniosła zupy. Boże, jaka szczęśliwa nada. Trochę mi twarz wygiął. O kurwa! Dobrze mówiłem, że ona ten baniak. A, dobre, czyli jeżeli ona bierze, jest ten baniak, już ktoś znajdzie, tak jak matka przyniosła bimber, to ona teraz wypili to i wzięła. Dobre, dobre. Kryjówkę napadła radio, na kryjówkę. Radio! Wiem. Napadła na kryjówkę bandytów, z tego co też przeczytałem. No wprawdzie nie dziwię się, mogłem napierdolić jak tak wyglądała. Tim jest bardzo głodny, dzień 21. Ole wody! Stary chory jest. O ja pierdolę, zaraziła go. Jak się opluł. Głód, głód. Ej, to jest najgorsze, że jest głód. Stwardnienie? A nie strudzenie. Oni wszyscy po głodzie, czyli trójka głodu. Dobra, lipa jak chuj, nie mamy żarcia. Może dam im po wodzie, nie wiem, tak. Czasami to im trochę ten... I tak mamy tej wody dużo, trochę im się poprawią humory, dobra. Ej, wysyłamy tą. Tu nie czytam, jak coś mogłem im dać, to im mogłem dać, chyba. Może i potrzebna jest ta latarka do... nieważne. Ej, wysyłam, a nie mogę nikogo chorego wysłać, dobra. Możesz tego, to znowu trola albo tniego. Ej, dałem mu żarcie! On ma kurwa chorobę głodu jakąś. Straszkę. O Boże. Jeszcze raz ją przyniosę. Dawaj ją, a nie, ona żarcie nie przyniosła, dawaj go, on żarcie przyniesie. Ej, i to będzie teraz lipa, bo... Oni wytrzymają... O chuj, trudno. O Boże, teraz... O Boże! Jaka dupa! Ted jest głodny. Niech golarkę do nóg przyniesie, bo ona już nie może. Ostatnią rzeczą, jakiej człowiek spo... Wuwuzele, kibice szli na mecz! Zapukał do drzwi i zażądał, byśmy wpuścili do środka wesołą kampanię. By mogli brać od bogatych... Kurwa, zajebią nam wodę. No nie, wpuszczamy czy nie? Ja jestem na nie. Bo to mnie rozpierdala ta wesoła kompanie. Pewnie jakieś pojeby. Może podchwytliwe. No właśnie. Ale z drugiej strony mogą dać coś pożytecznego, no właśnie. Nie? No i kurwa, co robimy? Wpuszczamy czy nie? Będziemy tak, że może być koniec, jeżeli nas opierdolą. No wiem, że może być koniec. To co? Damy no, radę? Mogą dać oteczkę za wodę. No dobra, dawaj ryzyko i będzie śmiesznie. Eszki. Kurde. Tyle wody mam. Brać się do bogatych. Ale żarcie nawet nie masz. Ale tak może jest... on przyniesie. A może no oni nie on przeżyją stoszy. Tyle. Nie przeżyją, jesteśmy 4 dni. Jesteśmy ubodzy, nie mamy jedzenia. No to co? No właśnie, ty no to nie wiem. Dawaj, puszczaj. Najbliżej. Rozstrzelają nas. Kurwa, jak wyskoczy koniec. Nie, jest dzień. Apteczka! Mówiłam! O kurwa, brawo, brawo. Brączek nie wybije sam, bo nie chcieli ich wpuścić. Ej, dobra. Ej, to ja chciałem ich wpuścić. Ja chciałem ich wpuścić. Cicho. O Jezu, dobre decyzja, w chuj, nie? Dzięki ludzie, że naprawdę widziałem jak tam tłumy rąk górę były jednak za to, żeby ich wpuścić. Matka była najdłużej chora, czyli ona zostaje. Jeśli chodzi o wasz głód. A możesz dwóch na nas wylecieć? Daj ojcuję picia może. Dam im po piciu, nie, dam im po piciu, może trochę się rozweselą chociaż. Apteczkę daj. Dostał. O kurwa, jest git, poczekaj, oferujemy jedną wodę, aha, nie, to nie chcę tak. Bo ja wodę mam. No, to jest wolałbym na odwrót. Dałem apteczkę. Ale teraz odsłyszę, teraz. Kurde, szkoda, że zawsze tak jest, że dają wodę, bo najczęściej jest ten niedobór wody. Jak w tym odcinku mi się nagle tak trafiło, że mam tą wodę. Kurwa, przestań się śmiać. Z ojca nie możesz wytrzymać. Spójrz na siebie. Pierdolę, wszyscy chorzy. Co nie był zadowolony, jak mi woda nie potrzebna, co będę z nim handlował? Wtedy jest głodny brzuch mu... Co? Burczy mu w brzuchu.
wszyscy głodni. Kogoś z koło utrzymujemy najpierw, Teda chyba. Ja bym to z tą młodą utrzymał. Jak zje wszystkich? Tylko, nie, no, że tak, jeżeli ojciec umrze, bo on jest chory, nie będę miał apteczki, teraz to trzeba pomyśleć z głową. Mamy ostatnie i kawałek zupy. Ja bym dał matce, bo ona może jako jedyna przeżyć. To daj stary. No bo ona jest zdrowa. Ta, właśnie ją wyleczyłeś, nie? No, tamta nie wiem, czy ona przeżyje. Dobra. Pukanie naszych drzwi mogą oznaczać kłopoty po chwili ludzi o drugiej stronie. Dobra, wypryskamy. Wypryskamy ich? Jo. Szkoda, że nie mam strzelby. No nie ma, byśmy ich kurwa wybili jak muchy. No. No i co, pryskamy czy nie pryskamy? Dawaj! Tylko żeby się kurwa nie pozatruwali. Tato już w ogóle, znowu, tak, jak ją pierdolnie, to ona już teraz się nie zmieści w obrazie. Dzień 20 i co? Kurwa, matka jaka szczęśliwa. Ej, zobaczcie. Ja, już jest szczęśliwy. Ej, kurwa, bo ja wody nie ogarniałem. Który dzień, powiecie, że 24? A nie, ja im dawałem tak po chuju tą wodę. No. Ale chyba... Ej, dwie zupy? Zajebali dwie zupy, jak nie mieliśmy zupy. Szybko wycofali się wciąż. Zabrali dwie zupy, kurwa, zabrali nam coś, czego nie mieliśmy. A pierdolę. Kurwa, ja mówiłem, że oni gdzieś mają pochomikowane. Kraluchy zaś opomnieli. Miały. Ej, dobra, jest 26 dzień, nie ma pragnienia nikt. Nie, trzeba teraz, jak będą mieli pragnienie, dać wszystkim tak samo i co 4 dni już później dawać, bo żebym się teraz pogubił się. No to co ja im zrobię? Ej, znowu coś dali. O Boże, 4 wody za jedno radio. W życiu wam tak nie dam. Nie, nie ma mowy. Handlarz, weź coś przynieść takiego pożytecznego. Szachy jest, za wodę, wrócił. Na o kurwa. Żarcia nie ma. Rozjebał maskę. Rozjebał maskę. Nic nie przyniósł. Krótkę tu na szczur, na czy no. Nie, nic nie przyniósł. Przegraliśmy. Ale ty wyprzykałeś na te stare baby. To musiał przynieść krótkę. Ja silny. Nie wyprzykał całej. Dobra, dzień 27 im dajemy, czyli po 4 dniach będzie. 31. 31. Ej, przeżyłeś. Nie, już 20 przeżyć, już przeżyłeś 8. Nie no, więcej, przeżył 50. Znaczy chciałem. Chciałem dzisiaj w odcinku, bo tak dawno nie grałem, wiesz, tak... Kurde, trochę szkoda. Dobra, ekspedycja. Matka kurwa już poobdzierana, ojciec ją chciał się dobrać w nocy. O Boże, ta nadal szczęśliwa. Nie wiem, puszczę ją może, ale nie, matka mi się wydaje, że... Tymi pędzy... No to, tutaj nic nie mogę już robić. Koło wysłałem. Mary Jane wyszli. Właśnie, bo... Ej, może ojca, i tak on jest chory. Ja wyślij. W sumie no, nie mam nic do stracenia. No trola tak samo. Chuj, może gdzieś tam smarknie i mu wyleci to z nosa i będzie zdrowy. Ej, tu już nam się kończy bateria, także myślę, że nie wiem. Ej, ciekawe czy mi zapiszę, może lepiej wyłączyć. I się pożegnamy teraz tu i dogramy sobie ten. Dobra, bo mi tu widzę bateria pada. Nie pożegnaj się, że na debilu co drugi. Nie, no tylko tak wiem, ten. No ogólnie to na razie, cześć wam i gramy dalej, bo bateria mi tu pada. No, tak puf. Dobra, jedziemy z tym. Kurwa, nie mamy strzelby. Młody, ja nie wiem co ty żeś chyba robił. Masakra jakaś, żeby nic nie... Kurwa, młody zdech, umarł. Gdzie on jest? Ale szybko, jestem siny. Gdzie on zdech? Nie wiem, tu się pewnie rozłożył, pod spodem tam. Ta trumna tu jest, no. A on nie powinien trup leżeć? Właśnie. Powinny kości być, nie, przy ojcu tak tylko zostawało. Poczekaj, Timmy. Wymknął się. Aha, ucieknął, nie wiedziałem, że takie rzeczy mogą być. Aha, im już wody nie można dawać nawet. Czemu? Ona już jest tak niedojebana, że już to jest koniec. Nie, nie wygramy. Niestety dzisiaj nie wygramy znowu. Stoi, już mieliśmy puścić słona na gościach, wybiegło na wyłączenie i gigamy. Dobra, nie będziemy przez latarką sam po oczach świecić. No niestety, ale kurczę, nie uda nam się wygrać kolejny raz tej gry. Matka już się zaraziła. Już nic nie jesteśmy w stanie zrobić, dogramy to teraz tylko do końca. Ojciec pewnie wróci, nie przyniesie apteczki. Co? Albo ojciec, koniec. No tak, ojej. O Boże, jak się wygła. O ja. Ale ona dalej żyje. A ta ty, a ona tam nic nie robi, ani nie jest no i zuch dziewczyna. Ani nie głodna, myć się nie musiała, nic jej nie przeszkadzało. Ja pierdzielę, takie coś mi się podoba, także ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Nie patrzę na kamerę, nie musisz. A no tak, nie ma już kamery. Myślę, że jeszcze kiedyś zapraszam do Brączka, bo prawdopodobnie też Brączek powiedział, że chce sobie zagrać. No, no, 60 no. sekund, także u Brączka gramy, niedługo też i w Slitero sobie zagramy. Dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka. Na razie, trzymajcie się, cześć! Cześć! Cześć.